Witajcie moi drodzy, jestem Michał Wolfram, a dzisiaj przyjrzymy się modowi Open Computers, co jest dosyć niecodzienną sprawą. Dlaczego się mu przyjrzymy? Dlatego, że ostatnio analizując moje filmy na YouTubie, odkryłem, że film z Open Computersów, Open Computers 2, który się nazywa, ile się nie mylę, znowu, ma bardzo dużą cały czas oglądalność. Ludzie chcą oglądać na temat moda Open Computers, a z jakichś przyczyn nie mają dostępu do polskich materiałów na temat tego moda. Być może takie materiały w ogóle nie istnieją. Więc dzisiaj zbudujemy sobie paczkę modów, zbudujemy sobie serwer, zbudujemy sobie ten serwer w niecodzienny sposób i na tym serwerze będziemy eksperymentować z modem Open Computers. Więc dobra, zaczynajmy. Strona Open Computers to jest Ocili, taka witryna. I generalnie tutaj są ostatnie stabilne wersje. Tak, see more information here. Szukamy, tak, download. Download oczywiście jest na kursie kursów. Tutaj jest files i ostatnia wersja jest dla 1.12.2. Co jest ciekawe, ponieważ już mamy 1.14 chyba, albo nawet jeszcze coś nowszego, zaraz zresztą sprawdzę. 1.14.4 mamy, więc już dwie wersje do przodu, a Open Computers dalej jest w starej wersji 1.12.2. No, patrzcie. Ciekawe. Wow. Wczoraj robiłem dla was materiał o Open Computersie i wywaliło mi głos. Wywaliło wideo, panie narratorze. Dwa punkty dla mnie. Ale co się okazało? Okazało się, że została wczytana nowa wersja, bo poprzednia była z lutego. Więc ładnie, ktoś robi naprawdę duże zmiany. To mnie bardzo, bardzo, bardzo cieszy. Na repozytorium gitowym jest mnóstwo zmian robionych w Open Computersie, ja to na bieżąco śledzę. Natomiast na kursie nie były wydawane wersje od lutego i dlatego takie moje zdziwienie. Spoko, no to pobieramy. Chciałem już wam pokazać, że zrobiłem sobie tutaj folder z mocami i tutaj jest Open Computers w jakiejś tam właśnie tej wersji z lutego i NotPF Items, Voxel Map, ale okazuje się, że będę pobierał nowego moda. Fajnie, nigdy mnie nie przestaje świat klocków i w ogóle uniwersum programistyczne zaskakiwać. Okej, pobieramy. 4, 3, nie chcę mi się czekać. Ciach, pobieramy, zapisujemy. Co prawda sekundę wolniej byłoby z czekaniem, ale ja nie lubię czekać generalnie. To wywalimy sobie ten mod Open Computers, ten stary i wsadzimy sobie tutaj ten nowy. Fajnie. To mnie cieszy. To mnie bardzo cieszy. Przeniosę go sobie gdzieś tutaj w pobliżu tego. I okej, tworzymy nową instancję. 1.12.2. Korzystam z MultiMC, dlatego że tutaj mam kilka innych Minecraftów z modami albo bez modów przystosowanych do konkretnego działania, więc dlatego wolę sobie działać w MultiMC niż mieć 15 folderów .minecraft, jak to się robiło w starych czasach. Okej, mamy 1.12.2. Bardzo ważna rzecz. W 2019 roku mamy już Java bodajże 13. Ważne jest to, żeby używać Java 8. W przypadku właśnie Minecrafta 1.12.2 na Forge'u. Nowsze wersje crashują. Nie wiem, czym to jest spowodowane, chyba to jest błąd jakiś po stronie Mojangu, że nowsze wersje crashują. Albo Mojangu, albo Forge'a. Nie jestem w tej chwili pewien. Być może gdzieś tam na zbiegu ich interesów. Do tego dodajemy sobie oczywiście Forge'a. Zainstalujemy najnowszego dostępnego 9 miesiąca 10 dzień. I instalujemy również Lightloadera, żeby mieć mapkę. Mapka jest zawsze bardzo przydatna. Loader mods, no i tutaj sobie wciśniemy cały ten folder mods i to nam powinno się wszystko załadować. Elegancko, przyjął nam wszystkie nazwy, wersję załadował, pięknie. Uruchamiamy sobie instancję, to może chwilę potrwać. Coś się nam tutaj wykrzacza, Open Computersy mają z czymś problem, chyba same ze sobą, bo z tego co wiem, za chwilę to wszystko przejdzie dalej i będzie można uruchomić grę. No, tak jak mówię, więc raczej to był problem sam ze sobą egzystencjonalny. Okej, klocki się załadowały, więc tak, musimy muzykę wyłączyć. I przystosujemy sobie oczywiście grafikę do normalnego setupu. Okej, single player, stworzymy sobie nowy świat, zrobimy sobie seeda Open Computers, żeby każdy był w stanie sobie taki świat wygenerować. Okej, świat się wygenerował, mapka nas wita, czyli wszystko się elegancko załadowało. Te mody są pobierane wszystkie z domyślnych serwisów. Zresztą, żebyście się nie pytali, skąd to wszystko jest, to ja wam pokażę, skąd to pobierałem, bo to pobierałem w wczorajnym odcinku. Ale okej, code chicken core lib. To jest, o ile się nie mylę, wszystko pobierane z kursa. Tak, stąd, o ile się nie mylę, dokładnie stąd. To jest najnowsza możliwa wersja 1.8+. I tak samo Not Enough Items wymaga moda Just Enough Items.
To jest takie trochę dziwne, to jest mod na receptury. Pobieram to, o ile się nie mylę, stąd. Tak samo not enough items. Mod. Tak samo, o ile się nie mylę, pobierałem to z Kursa. Z Kursem jest niestety taki problem, że to nie jest tylko Minecraftowy portal, tylko on jak gdyby agreguje mody z wielu różnych gier, które są dostępne. Aha, dobra, przepraszam, to jest 1.8+. To tutaj są właśnie. 2.4.5 to jest dokładnie ta wersja. Okej. Okay. No i voxel mapa jest dziwnie pobierana. Mówię tak dlatego, że generalnie zawsze miałem problem ze znalezieniem voxel mapy i znajdywałem ją w końcu na 9minecraft.com czy coś takiego. Dlatego zawsze mówię, że jest dziwnie pobierana. A, jest jednak na kursie. Być może tutaj jest wersja dla 1.12.2. 1.12.2, 4 września. Jest chyba to, o ile się nie mylę. Raczej tak. Dobrze. Wracamy do naszego Open Computersa. Świat się nam wczytał, więc zrobimy jakiś prymitywny setup. Oczywiście włączymy sobie... Aha, oczywiście kontrolki są ustawione nie po mojemu. Ja sobie zawsze zmieniam na I, nie na CMDI, tylko na... I, samo i. To jest taki setup jak w Mindtestie. Okej, okay, włącza się nam Notify Items, Inventory, Cheat Mode. A, tylko że dlaczego my tutaj nie mamy... Okej, okay, ale dlaczego my nie mamy tutaj Creative'a? To mnie dziwi, ostatnio był. Albo po prostu stworzę sobie kolejny świat. No i świat już jest wygenerowany. Okej, okay, dostajemy z powrotem, tak jak zwykle, naszą książkę pełną magicznych porad. I tworzymy sobie nasz prymitywny setup. Weźmiemy sobie jakiś najprostszy komputer, czyli komputer, który jest tieru pierwszego. Klawiaturę, monitor tieru pierwszego, sesję dyskietek, dysk twardy, dyskietka z OpenOS-em, czyli systemem operacyjnym, BIOS na karcie, jak dla Raspberry Pi, kartę graficzną jakąś. I okej, okay, robimy sobie nasz setup. Wsadzimy dyskietkę, dyskietka nasza, ciach, monitor. Tu wsadzamy sobie twardziela, EEPROM, graficzną kartę, a jeszcze procesor i RAM. Zrobię sobie już takie wyszukiwanie, to nam pomoże. To już wyjaśniałem w poprzedniej serii, co prawda. No i okej, okay, włączamy go. Jednak nie ma wystarczającej ilości energii, więc musimy go zasilić. Zasilamy go przez kable, po pierwsze, a po drugie musimy mieć jakiś akumulator. To jest jeden akumulator, który można napełniać, bodajże to jest ten, z tym, że nie mamy za bardzo czym go napełnić. I tutaj jest taki drugi ciekawy karpetet. On jest ładowany wtedy, kiedy albo owce, albo celoty sobie po nim chodzą, więc weźmiemy go. Zrobimy sobie jakieś prymitywne miejsce, gdzie będziemy sobie testowali to. No, na przykład tutaj. Zacząłem kopać taki, jak widzicie, dół i ten dół pozwalał na to, żeby tam umieścić owce. Miały sobie dwie kratki do skakania. Tuż pod owcami umieściłem odwanione akumulatory i podłączyłem do nich kable. A kable podłączę do komputera. I mam nadzieję, że to wszystko mi wystarczy do osiągnięcia komputera. Tyle wieczek nam wystarczy chyba, żeby napędzić komputer. Ale ponieważ jak słyszycie, jest to troszeczkę głośne, to zredukuję sobie do zera odgłosy mobów. To teraz spróbujemy odpalić kompa i zobaczymy, czy to zadziała. Dołożymy sobie jakąś ładną podkładkę pod klawiaturę, bo czymże byłby świat bez ładnych rzeczy? No i działa. Elegancko. Ponieważ nie będziemy sobie robić poradników na edycji takiej standardowej, klienckiej, bardziej myślę o wystawieniu serwera. I to nie jest aż tak ciężkie. Zaraz Wam pokażę, jak w prosty sposób wystawić serwer do takiej paczki oraz ten serwer uruchomić już w miejscu docelowym. Ten serwer będziemy sobie tworzyli na naszym normalnym systemie operacyjnym, a potem dzięki takiemu dobrodziejstwu jak Docker przeniesiemy go na docelową maszynę i tam uruchomimy. Ale to już w kolejnym odcinku. Dziękuję za uwagę i trzymajcie się. Do kolejnego odcinka.